Sebastian! Nie. Kochanie? Nie wiem, no. Druga mam mówiłaś, że zanim zostałaś Grelem, tak walecznym i odważnym, to w niczym nie przypominałaś tej postaci. To znaczy, to było tak, że w podstawówce, jakoś tak z tego, co pamiętam, w gimnazjum może jeszcze, to byłam bardziej takim typem, powiedzmy, zamkniętym troszeczkę, że na przykład widziałam, jak jakieś dzieci się, te odważne dzieci się bawią, coś tam robią, no to chciałam często, po prostu tak zazdrościłam im, że tak się fajnie bawią, chciałam do nich dołączyć, ale się po prostu bałam. Ale jakiego rodzaju to były zabawy, że ty się bałaś dołączyć? Chociażby nawet takie rozmowy głośniejsze, takie, no właśnie te dzieci takie odważniejsze, to wiedzą, o co chodzi. A ja się zawsze bałam. Pojechałam na Pyrkon, czyli taki największy konwent w Polsce, czy taki festiwal, właśnie gdzie ludzie się tak przebierają, jest magiczna atmosfera, to tam znika ta bariera właśnie, że człowiek już się nie boi. Nie, jako Grel, a jako Kasia? Też, to bo to potem się przenosi na ten właśnie swój charakter, jako bycie sobą. Na przykład, nie wiem, ja wyraźnie zauważyłam tą zmianę, że już teraz w prawdziwym życiu, już niekoniecznie będąc tym Grelem, czy nie będąc, to jakoś tak stałam się rzeczywiście odważniejsza, już się nie boję często powiedzieć to, co myślę. A czym się różni Robert od Sebastiana? Sebastian znosi takie tłumy ludzi i jest nam w stanie z nimi lepiej trochę porozmawiać. Osobiście jestem takim lekkim introwertykiem. Nie lubię imprez. Mhm. Nie lubię dużo... Jak ty nie lubisz imprez? Na konwencie jest tyle ludzi. Człowiek, to jest jedna wielka impreza. Ale też jest inny charakter. Inna trochę. Atmosfera troszeczkę. No? Tak, inna atmosfera. No. Bo taka zwykła dyskoteka to nie przemawia za bardzo do mnie.